Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Biedroń. Dziś mamy piątek 29 września. Dzień przywitał nas rześko ale niech ten piąteczek Piątunio, jak niektórzy nazywają ten uroczy dzień, nas nie zwiedzie, ponieważ dzieją się w Polsce rzeczy ważne, dzieją się w Polsce i na świecie rzeczy dużo o tym wszystkim. Dzisiaj z naszymi gośćmi w polsce.pl będziemy rozmawiać. Weekend, który nadchodzi, nie będzie oznaczał choćby dla polskich tajnych Służb, cichego i spokojnego okresu, bo oni pracują codziennie, a dziś naszym pierwszym gościem jest pan poseł Marek Pioła, prawo i sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Witam pana bardzo serdecznie w naszym Dzień dobry studiu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmienia swoją strukturę. Jazgod w niektórych mediach jest następujący. Mówi się, że wyrzucani są ze służby doświadczeni funkcjonariusze, którzy co warto zauważyć, zaczynali swoją pracę jeszcze w PRL. Niektórzy mówią o chaosie, a niektórzy mówią o tym, że to się wszystko źle skończy. Panie pośle, no kto jak kto, ale Pan wie, co w trawie piszczy? Czy rzeczywiście mamy powody do jakiegoś niepokoju? Nie, Panie redaktorze, przede wszystkim. To jest sukces pana ministra Piotra Pogonowskiego w tym aspekcie, ponieważ dał wreszcie, jako pierwszoplanowe zadanie wyczyścić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze złogów starego systemu. Tak się składa, że w wielu kluczowych miejscach, departamentach, komórkach były osoby, które jeszcze służyły służyły bezpieczeństwa. I czas już im podziękować. I stąd ten jazgot, o który pan mówi, takie rzeczy totalna opozycja dziennikarzy mediów mainstreamowych, którzy mają różnego rodzaju czasami związki z tymi jeszcze służbami, są wykorzystywani do atakowania polskich służb i w tym momencie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stąd dobrze się tak stało i ten proces trwa już od dwóch lat, że sukcesywnie tym oficerom. Dziękujemy, bo czas na nowość, czas na młodość, czas tak naprawdę na wykształconych patriotów, którzy będą służyć państwu polskiemu. A czy to nie jest tak, że Części tych osób po prostu nie wolno ufać, bo i takie rzeczy słyszałem ze strony a, koordynatora do spraw służb specjalnych, a właściwie jego otoczenia, że nie wszystkim tym ludziom rzeczywiście możemy zaufać. Mówię o tych ludziach, którzy pracowali jeszcze w PRL-u, nie uogólniając oczywiście, bo nie o to mi chodzi. Znaczy ja bym nie chciał pójść tak daleko, dalekosiężnie, tylko już 27 lat to już naprawdę wystarczająca. Wystarczający szmat czasu do tego, żeby po prostu im podziękować. nie chciałbym się, żeby było tak, że w stosunku do tych ludzi obce wywiady, wywiady które nam nie sprzyjają, w jakiś sposób próbują naciskać na tych ludzi, oni są w dwuznacznych sytuacjach. W związku z tym tu chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego. Tu chodzi o to, żeby oni po prostu już przestali wykonywać swoją pracę i czas na młodość, czas na, na to na ludzi, którzy są dobrze wykształceni, którzy będą naprawdę dobrze służyć Polsce. I dobrze się tak dzieje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że ten proces został zapoczątkowany, a tak naprawdę ten proces został o, przez wiele lat spóźniony, bo już przez przynajmniej 25 lat powinny być po prostu sukcesywnie te kadry wymieniane, a nie dopiero dzisiaj ten czas w jakiś sposób tak nagle przyspieszył, bo przez te 27 lat oni sukcesywnie odchodzili na emeryturę, ale tak naprawdę czasami wracali, nie było takiej jasnej odcięcia się od tego PRL-u, od tej służby bezpieczeństwa, a to powinno zostać zrobione już wcześniej. Y -y, y -y, jeszcze będąc przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, mówi się coraz głośniej i, i coraz więcej jest takich no, nieformalnych też przecieków dotyczących tych nowych ustaw dotyczących służb specjalnych. Wiemy, że one są przygotowywane, y -y, no wiemy też, że większość jest objęta tajemnicą, co oczywista, co pan może zdradzić, albo czego <laughs> albo czego pan to oczekuje? To albo czego oczekuje? nie Ja po przede wszystkim realizacji naszych zapowiedzi w kampanii, to jest najważniejsze. To chodzi o to, żeby te służby działały na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego. Jeżeli minister-koordynator przygotowuje tego rodzaju rozwiązania, jak na przykład, jak się mówi w mediach, bo nie mam jakby dokładnych szczegółów, połączenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Agencją Wywiadu, pewne kompetencje, które były w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, śledcze żeby przekazać po prostu policji do centralnego biura śledczego żeby postawić tak naprawdę na ten pion typowo operacyjny czyli kontrwywiadowczy są duże zagrożenia te anty znaczy terrorystyczne w Europie i na świecie odpukać w niemalowane Polska na szczęście nie mamy takich problemów chociaż zdarzają się różnego rodzaju ludzie którzy się pojawiają na terytorium Polski i nasze służby w tym momencie reagują. Ma pan poczucie, że jest ta kontrola, że te nasze służby naprawdę reagują, wyłapują te osoby, które mogłyby być powiązane? Panie powiążone. redaktorze, mieliśmy jakby dowód, to był rok 2016, szczyt NATO, mhm. zmożona działalność służb specjalnych, która próbuje się dowiadywać, co tak naprawdę przywódcy, którzy przyjadą na szczyt, na szczyt NATO, będą rozmawiać w rozmowach kuluarowych. W związku z tym alert służby był pod tym względem bardzo mocny, żeby działać, typowo kontrwywiadowczo i w tym momencie tutaj chylę czoła przed Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego służbą kontrwywiadu wojskowego ale w ogóle wszystkim służbom które działały w tym zabezpieczeniu a drugą taką masową. W cudzysłowie imprezą gdzie służby zupełnie mierzyły się z czym innym czyli zagrożeniem już typowo, terrorystycznym planowanym nieplanowanym samotnych wilków No to były światowe dni młodzieży tak. i tutaj proszę sobie Widzieliśmy jak przebiegły, przebiegły spokojnie, normalnie, nic się nie działo, ale było wiele wątpliwości, że to może zostać zakłócone. I tutaj służby się wykazały po prostu pewnym profesjonalizmem, dlatego że służby nie działały w oderwaniu, ale były pomocne służby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Siły zbrojne pierwszy raz były użyte w sposób poprzez postanowienie prezydenta, czyli tak naprawdę pierwszy raz w przy takiej dużej organizacji wydarzenia całe państwo zostało postawione na nogi i tak naprawdę pracowało na jeden cel, tak żeby było bezpiecznie. W kraju, bezpiecznie dla pielgrzymów, ale dla nas wszystkich. Panie pośle, wracając teraz już do takiej, o, to też przeszłości po części, bo chciałbym zahaczyć o jedną kwestię dotyczącą wielkiej afery Ambergold. Komisja zamierza przesłuchać m.in. generała Bondaryka. Śledcza. Śledcza, śledcza. Oczywiście zamierza przesyłać pana generała Bondaryka, generała Jacka Cichockiego, kilkudziesięciu. Dzisiaj no, nie generała, ministra. ministra Jacka, oczywiście koordynatora za czasów Donalda Tuska, służb specjalnych Jacka Cichockiego oraz kilkudziesięciu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tego okresu. No i w związku z tym mam takie jedno pytanie. Tu są dwie notatki. No, już dwie notatki Agencji. Bezpieczeństwa wewnętrznego. Jedna trafiła ta do akt sprawy i do prokuratury. Ta dziwnym trafem e, się znalazła. i właśnie, one opisują tę samą rozmowę, ale zupełnie inaczej. To jest stenogram podsłuchu Marcina P., telefonu Marcina P., w którym pojawia się nazwisko Jacka Cichockiego, osoby, która. Według Marcina P. mogłaby mieć wpływ na to, żeby Marcina P. w jakiś sposób ostrzegł przed działaniami ABW. Szybkie pytanie, którą z tych notatek mam potargać? Tę, którą oficjalnie trafiła do prokuratury, czy tę, która nagle znalazła się w, w, w aktach sprawy, w, w, aktach, w aktach komisji? Panie redaktorze, oczywiście widziałem te notatki. My wczoraj mieliśmy posiedzenie, w którym brał udział szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan minister Pogonowski. I padło właśnie pytanie w tej sprawie. On zapewnił naszą komisję, czyli do spraw służb specjalnych, że w tym zakresie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie pełna weryfikacja tych informacji, sprawdzenie. Co tak naprawdę się wydarzyło e, i dlaczego są takie różnice w tych notatkach. E, dlatego, że m, te dwie notatki mają, jakby na pierwszy rzut oka, e, taki charakter. E, jakby ta pierwsza notatka bardziej szczegółowa mhm. i która, jakby m, też ma datę o wiele wcześniejszą, bo jest data bodajże lipcowa. I jest bardziej szczegółowa, ale nie ma po prostu wszystkich oznaczeń, które są stosowane w Agencji tak. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli gryfów i, i sztuki, która jest w tym zakresie. I pytanie jest podstawowe, co się stało pomiędzy lipcem a wrześniem, kiedy trafia ta notatka tak już zmieniona, i to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego musi wyjaśnić w swoim postępowaniu. I wyciągnąć wnioski w stosunku do tych funkcjonariuszy, którzy za to odpowiadają. Czyli trzeba dokładnie znowu przesłuchać ten materiał źródłowy, zrobić informację i prawdopodobnie będzie postępowanie w tym zakresie. No, rodzi się pytanie, na ile byli to zwykli funkcjonariusze, a na ile. Może ktoś stał za tym z osób, które właśnie, których, o których wspomnieliśmy, a które będą przesłuchiwane przed Komisją Śledczą do sprawa Melgurz, a może jest jeszcze tak, jak mówią niektórzy członkowie komisji Śledczej, że w ABW prowadzone były dwie operacje. Jedna oficjalna, która miała. Zakończyć się zatrzymaniem Marcina P, druga, maskująca. No, oczywiście to pytanie, jak rozumiem, pozostaje. To jest otwarte. pytanie otwarte, tylko że zdajmy sobie jedną sprawę z tego, że w tym czasie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działało tak samo jak państwo polskie i e, różnego rodzaju wątpliwości, jeżeli się pojawia podmiot, który właśnie oferuje lokaty w postaci złota. No to dlaczego instytucje poszczególne w ogóle nie działały w tym zakresie o wiele wcześniej. Dopiero agencja się zajmuje tą sprawą wtedy, kiedy się pojawia OLT i pan Marcin P. zaczyna inwestować w budowanie firmy lotniczej. I dopiero agencja widzi, że jest potrzeba, no ale też jakby niedokładnie w związku z tym jest szereg pytań, które jak rozumiem, że komisja śledcza się tym. Zajmowała wczoraj na posiedzeniu niejawnym, i w ogóle będzie jakby widać, że pani przewodnicząca Małgorzata Wasserman wejdzie w tą sferę właśnie funkcjonowania służb specjalnych poprzez przesłuchania tych najważniejszych osób a później już funkcjonariuszy wracając do zostając właściwie przy temacie afera afera VAT afera VAT-owska portal Polityce.pl ujawnił kilka tygodni temu rodzaj takiego raportu z którego wynikało że od 2010 roku do właściwie końca rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u systematycznie malała ilość, wznawian czy ilość postępowań i dochodzeń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Związku w związku z tą przestępczą olbrzymią działalnością. Co się takiego działo, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z każdym rokiem coraz bardziej głucha, jeśli chodzi o to? No ale, temat. panie redaktorze, no co się działo? Politycy Platformy Obywatelskiej mówiło, że tutaj walczą ze ściągalnością VAT-u, podnoszą VAT. -y bardzo wysoko a później Zobaczymy jak naprawdę wyglądał ściągalność w tym okresie VAT-u No to był tendencja zupełnie w drugą stronę ten słupek wchodził i tak samo jakby widać było że przyzwolenie jest na funkcjonowanie tego rodzaju że jednej strony obywatel szary obywatel ma płacić a obywatel oszust Mrugało się do niego jednym okiem, mówiło się: Możesz robić to, co chcesz, i tak, i tak ci państwo zwróci ten VAT i, i będzie wszystko wspaniale. W związku z tym, no to też służby na, też tak funkcjonowały tak samo, że po prostu, a nie ma co w ogóle tym robić, to jest za trudne, nie ma żadnych z tym efektów, zostawcie to, zajmijcie się innymi sprawami. No I to, tak, i to mhm. tak funkcjonowało, i dopiero tak naprawdę. Rząd pani Beaty szydło i nasza diagnoza od samego początku, że jest ogromna dziura vat że którą trzeba uszczelnić. I proszę zobaczyć, że w Europie też zaczyna się o tym mówić, jak w ogóle Unia Europejska. No, tworzy się prokuraturę europejską. No, że Unia ciekawe. Europejska nagle zauważa, że jest w ogóle problem VAT-owski, jak udowodniliśmy właśnie poprzez dwa lata, że można zwiększyć tą ściągalność VAT-u, że co więcej, nawet sami ludzie, którzy w poczuciu. Odpowiedzialności karnej, zwracają się do y, służb finansowych i mówią, że właśnie tutaj dokonali przestępstwa y, i chcą jakby zapłacić zaległy VAT. I wtedy ta Europa, która nas tak goni i mówi, że jesteśmy w ogóle żadną demokracją, nagle odkrywa o! U nas też jest problem. Ale mówi się na przykład, że część wzorów systemu walki z przestępczością gospodarczą, ta nowa prokuratura europejska, mogłaby czerpać właśnie z polskich tych doświadczeń ostatnich dwóch lat. To, to, bo to pokazuje, że, że, no, że można. Że, że można to zrobić. Że to nie jest tak, że przestępcy są zawsze bezkarni w, w tych najtrudniejszych przestępstwach. I to nie jest tak, że tylko się o tym mówi, ale to też się realizuje. I przykłady... Funkcjonowania Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej. Bardzo trudnego projektu, który ma tak naprawdę połączyć te wszystkie służby, ale chodzi o to, żeby tak naprawdę przestępcy, ci w białych kołnierzykach, którzy dokonywali przestępstw VAT-owskich, bo okradali nas wszystkich, czuli się. Niepewnie i żeby ten tak naprawdę VAT był ściągany. Panie pośle, no ale zostając przy wacie, a jednak mówiąc o tej odpowiedzialności już nie tylko konkretnych osób, konkretnych przestępców, tu się dzieje dużo. No, jest pomysł, no właściwie decyzja, żeby powstała komisja Śledcza do spraw VAT. A co pan sądzi o tym pomyśle? Znaczy, ja uważam, że powinna być, dlatego że tak naprawdę żadna komisja branżowa, z całym szacunkiem do Komisji Finansów, czy nawet moja Komisja do Spraw Służb Specjalnych, nie zajmie się dokładnie tym problemem. Jeżeli chcemy to wyjaśnić i chcemy wspomóc tak naprawdę prokuraturę w tym zakresie, to powinna być taka komisja. Teraz jest pytanie, w którym momencie i w którym momencie tak naprawdę siły będą wydolne to zrealizować, dlatego że to jest. To nie jest tak, to łatwo można powiedzieć, zróbmy komisję śledczą, e, wybierzmy i zacznie niech pracować. Do tego trzeba się bardzo dokładnie przygotować, tak. zebrać materiał, e, przeanalizować, e, zrobić uchwałę Sejmu e, dokładną, która. W... Precyzuje, w jakim zakresie będzie badanie. W związku z tym, do tego potrzeba czasu po tej już decyzji politycznej, żeby dobrze się to przygotować, dobrze zrealizować. Ja uważam, że ta sprawa jest naprawdę bardzo znaczącą sprawą, kluczową nawet sprawą, dlatego że możemy sobie wyobrażać, że ten VAT nie jest tylko problemem 8 lat, ale jeszcze wcieś, tak, wcieś, wcześniejszych i te luki, które powstawały, tak naprawdę były. E, powielane i tylko, że ten ostatni ośmioletni okres doprowadził po prostu do gigantycznej dziury budżetowej, budżetowej. i to trzeba po prostu wyjaśnić. No i to się odbija na, na życiu nas wszystkich, prawda? To jest mniej pieniędzy Dokładnie. na szkoły, to jest mniej pieniędzy na drogi. Ja bym też... Ważne, żeby um, nasi widzowie i wszyscy Polacy zrozumieli, że to się odbija na naszych, naszym konkretnym, codziennym życiu. To nie jest gdzieś rozmyte. Właśnie, właśnie, panie redaktorze, to jest najbardziej kluczowe, że mm, Musimy społeczeństwu udowodnić, że to my jesteśmy sami okradani yy, i że to oni są okradani właśnie przez tych ludzi, którzy dokonują tego rodzaju przestępstw. Ostatnia kwestia, ale niezwykle niepokojąca od wielu tygodni media, w tym tygodnik sieci, dwa tygodnie temu opublikowaliśmy duży materiał dotyczący dziwnej operacji, która toczy się medialnie, ale chyba nie tylko wokół Antoniego Macierewicza, uderzenie w MON. Książka między innymi, to Tomasza Piątka, ale przecież nie tylko. Mnóstwo publikacji w Polsce i za granicą. Wszystko to się zbiera w jakąś taką jedną niepokojącą całość, która może wskazywać na to, że przeciwko Antoniemu Macierewiczowi, przeciwko Ministerstwu Obrony, czyli przeciwko polskiej obronności, spisek, prowokacja. Czy zauważacie Państwo jako członkowie komisji, że znaczy, coś to się, wokół się wszystko tej łączy w jedną całość, dlatego że pan redaktor jeszcze nie przywołał jednego faktu czyli byli, ważni dowódcy którzy już są na emeryturze rzekome ich wywiady które kwestionujące w ogóle, osobę pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza to się wszystko wpisuje w jedną całość pokazującą, że po prostu, pewne grupy i siły zarówno wewnętrzne i zewnętrzne stymulowane wewnątrz i z zewnątrz to jest jakby taki przepływające się prądy. Nie sprzyja im to, że polska armia się zmienia, nie sprzyja im to, że polski duch patriotyczny w postaci młodych ludzi, którzy właśnie chcą służyć w wojskach obrony terytorialnej i chcą bronić swoich małych ojczyzn, i chcą mieć przeszkolenie, bo przypomnijmy, Minister Klich zamroził pobór, zamroził przeszkolenie wojskowe, wprowadzając tak szybko nagle armię zawodową. Rząd PO nie wydawał po 10 miliardów złotych z budżetu swojego. No, oprócz tego, ale, jeszcze, ale to doprowadziło do tego, że mamy wyrwę pokoleniową w postaci młodych mężczyzn, którzy nie mają, nigdy nie widzieli tak naprawdę, jak mundur pachnie, z całym szacunkiem, jak koszary wyglądają. I tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Im nie zależało na tym, żeby właśnie to zmienić. Im zależało na tym, żeby to tak sobie trwało. Jak przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości w postaci właśnie pana ministra, dokonał analizy, mamy strategiczny przegląd obronny, przeanalizowanie całych w ogóle projektów modernizacyjnych, gdzie koszty, które tak naprawdę były tam napisane, są niespółmierne do tego, co jest realnie. Tworzenie właśnie wojsk, wojsk obrony terytorialnych nie sprzyja to temu, żeby po prostu. Trzeba zaatakować w postaci właśnie ministra obrony narodowej, pokazać, że on nie funkcjonuje na arenie międzynarodowej. Ale to jest właśnie kłamstwo, bo ostatnie wizyty pana ministra pokazujące. w Waszyngtonie, szczyt NATO przede wszystkim, ogromny sukces e, pana prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, ministra obrony narodowej, który też przygotowywał szczyt NATO, spotkania międzynarodowe, obecność wojsk sojuszniczych na terenie, kontynuowanie wszystkich programów, obecność wojsk polskich poza granicami krajów, poszczególnych miejscach kluczowych na flance wschodniej NATO. Pokazuje, że trzeba zaatakować pana ministra w inny sposób i jest to realizowane. A jest mogą, to operacja, która jest realizowana. Mogą za tym stać tajne służby obcych krajów? Panie redaktorze. Czy to jest po prostu hybrydowa wojna toczona? Znaczy, z... według z... mnie jasno jest zapisane w koncepcji Federacji Rosyjskiej mówienie o tym, że wojna będzie prowadzona hybrydowa. I te elementy, które są teraz stosowane przeciwko Ministrowi Obrony Narodowej Antoniu Macierewiczowi właśnie pokazują, że trzeba tak punktowo mhm. dezinformować przez fake newski, dezawuować jego osobę poprzez niektóre decyzje, bo im po prostu nie zależy, bo zostali odcięci od pewnych stref wpływu, od pieniędzy, bo to są też spółki zbrojeniowe. To jest naprawdę ogromna była sieć, która była Opleciona wokół ministerstwa, którą minister Antoni po prostu jasno, kategorycznie przeciął. Drodzy Państwo, to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę. Tak, przecinamy w Polsce, przecina się wiele afer, wiele spraw, które bolą polskich obywateli. moimi Państwa gościem był Marek Pioła, przewodniczący Sejmowej Komisji Zespołu Służb Specjalnych. Serdecznie Panu dziękujemy. Dziękuję. Proszę państwo, a już za chwilę po krótkiej przerwie przegląd prasy. Zapraszam serdecznie w mediach trochę się dzieje. Jeszcze raz zapraszam.